Dzień dobry, dzień dobry. Co tu się w ogóle dzieje? Lucy robi skąsy. Które przygotowane. Więc sobie o. Ciach. To są z zieloną cebulką, jak widzimy. A ja robię sobie kawkę. Kawka zrobiona. Lećmy do Kenii sprawdzić, jaką mają tą kawę. To by było gitara. O, zaczynamy, dzionek. Kąsy prawie są gotowe. Jeszcze muszą tylko ostygnąć. Całkiem kawał ciacha, co? No, oczywiście ten piekarnik jest też takim domowym, na domowe wypieki, także to też nie jest tak łatwo go określić, ale wygląda elegancko. Bardzo dobre. Ten jest enough cheese? Or supposed to put more? Tylko ten piekarnik nie za bardzo się nadaje do takich rzeczy. Jak będzie profesjonalny piekarnik w mieście, to nabiorą jeszcze lepszego smaku. Ale jest to kawał takiego ciacha. Nie mam żadnych rękawic do pieczenia. Ale... doesn't look like, no? No, I think he's stupid. Zobaczcie te ciacha. Teraz to jeszcze za gorące, ale zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Nie mieszczą mi się, 5 ciastek mi się nie mieści. No, jakbym to położył w środku, to by pewnie się zmieściło. Ale to jest kawał ciacha. Poczekamy tu parę minut, niech to totalnie ostygnie, niech trochę ostygnie. I zobaczymy. No, na pewno wiadomo, że trzeba dużo większy piekarnik, jakby się chciało dużo ciastek naraz piec. To blaszki muszą być duże. Huge. Yeah, it's a big fucking cookie, no. They say if you press this too much, it also doesn't make that tasty. So shaking like this, and at the end when you make a shape. Yeah, but this whole recipe almost practically the same. And this, I think, more like depends on the equipment. What you put, you cannot make some results what you expected. And some cheap oven, it's too expensive. That was the bagel what I was using before here. I just was covered, just not even close. You don't have rocks in it a few times. Przejdźmy do ciasteczek. Już ostygły tak troszkę, wciąż ciepłe. No nie. No, letnie. I zaraz zobaczymy, zobaczcie, jakie to jest wielkie ciastko. Finalny rezultat, można je jeszcze pewnie zrobić lepiej, jakby miało się lepszy mikser, lepszy piekarnik, warunki do tego, jeszcze lepiej można je zrobić, ale tak mniej więcej ma być docelowy. Zobaczmy te ciacho. Oho, nie wygląda tak źle. Naprawdę wygląda nieźle, uważam. Jest to kawał ciacha. Zobaczmy to. Good? A będą jeszcze lepsze. Thank you.
Pomału się zbliżamy do bastionu. Dzisiaj wielkie otwarcie, ale na razie spacerujemy kamieniczkami Wrocławia. How you like? Nice. Przyjechał do Ratuszmika. Świetnie. Wrocław zawsze sprawia dużo radości, jak się po nim spaceruje. Lucy nałożyła stare, nowe buty. Kupiła je z rok temu, ale chyba nosiła chyba tylko dwa razy. Oh. How you like your shoes? So bad. Not my new ones. No i zbliżamy się. Musimy iść tam pod górkę, ale żeby przejść przez tą rzeczkę, no to oczywiście trzeba znaleźć mostek. Ależ piękna pogoda jest. Idziemy sobie taką delikatniejszą ścieżką, żeby tam wejść na górę, żeby nie truchtać schodami. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, wygląda naprawdę pięknie. Co tutaj się wydarzyło? Dlaczego to przeszło? Nie wiem, dlaczego ludzie stoją w kolejce. Co się dzieje? Dlaczego to jest bastion tak w ogóle? A historyk z wykształcenia, z zamiłowania, z pasji, z wiedzą w Wrocławiu. Fantastyczny gość, Artur Domański, wrocławski przewodnik, człowiek, który wie o Wrocławiu wszystko, o każdym miejscu Wrocławia. Pytacie go, a on jedzie z datami, po prostu na, każdy, na temat każdego miejsca zna co najmniej 17 dat i 380 nazwisk. To jest Artur, to jest Michał. Ale startowaliśmy od wieku 13, od początku 13 wieku. Dlaczego akurat od tego momentu? Dlatego, że jesteśmy na starym mieście. No co można powiedzieć, bardzo ładnie tu jest. Życie się toczy od groma ludzi, każdy zadowolony. Pstryka zdjęcia, jest imprezka. O, zobaczcie. Aha, tu wciąż nie jest dokończony remont. Tak to kiedyś to wyglądało. Tamtej architektury, tamtej kolorystyki powstaje piękne wzgórze, które z mocem mieszkańcy nazywają wzgórze budynków. A ładnie, ładnie. Oh, you like bastion? What? It's good, eh? Nothing to say. No, bardzo ładne, fajnie, że skończyli to remontować, fajnie, że otworzyli na pewno fajne miejsce, żeby sobie przyjść, posiedzieć, popiknikować czy coś. W centrum miasta takie miejsca powinny być wyremontowane i to powinno działać, funkcjonować dla ludzi. Uważam, że bardzo fajnie, jeszcze tu dokończą, nie wiem co oni tam robią. Anyways, some kind of proof for me, they still looking for something new. Yeah. For people. Yeah. In the weekend time, they want to find something new. Yeah. Reminds me of the Korea. Jak już obok przechodzimy, jest otwarte kościół świętego Henryka rzymskokatolicki. To wejdźmy do środka zobaczyć, jak on wygląda. Trzeba przyznać, że kościół robi wrażenie. Bardzo ładne witraże, bardzo ładnie odnowiony. Przykuwa oko człowieka. No.